Chwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Gościmy dziś w domu księdza biskupa Jana Piotrowskiego. Chcieliśmy na początku, na progu nowego roku duszpasterskiego zapytać o kilka bardzo ważnych, istotnych kwestii dotyczących i poprzedniego roku liturgicznego, ale tego, który rozpoczynamy wspólnie. Księże biskupie, proszę nam powiedzieć, jak może ksiądz biskup podsumować ten rok Bożego Miłosierdzia, który tak mocno był akcentowany w księdza biskupa homiliach, nauczaniu i nie tylko. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich. Myślę, że rok Miłosierdzia to nie tylko ważne wydarzenie w ludzkiej ocenie. To przede wszystkim wielki Boży dar, którego nie da się podsumować prostym rachunkiem matematycznym, jakimś bilansem, bo miłosierdzie jest darem i w moim osobistym przekonaniu jako kapłana i biskupa Ojciec Święty dał nam niejako takie szkło powiększające przez rok miłosierdzia, abyśmy dostrzegli nas samych czy siebie samych w relacji do Pana Boga i do bliźnich, bo miłosierdzie jest istotą Boga. Bóg jest miłością miłosierną i trzeba nam mieć też tę ludzką wrażliwość, by iść ku Bogu bez lęku, tak jak Bóg wychodzi do człowieka, tak jak kiedyś w raju mówił i pytał: Adamie, gdzie jesteś? Wyszedł w sposób najbardziej doskonały przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez tę ofiarę odkupieńczą, pełną miłości, której owocami my żyjemy, bo przecież z tego rodzi się łaska sakramentów świętych, a przede wszystkim łaska sakramentu chrztu, który jest dla nas tą wielką bramą wprowadzającą nas w przestrzeń Bożego Miłosierdzia. I Ojciec Święty wskazał nam ten kierunek, abyśmy ku Bogu szli z zaufaniem, a nawet w ostatnich dniach przypomina swoim listem apostolskim Misericordia et Misera, że miłosierdzie jest matką nadziei, a tej nadziei wszyscy potrzebujemy. Jak mógłby ksiądz biskup w kilku zdaniach podkreślić to wielkie wydarzenie, które miało miejsce na ziemi Świętego Krzyża? Światowe Dni Młodzieży to nie tylko ziemia świętokrzyska, oczywiście cała Polska, to poniekąd cały świat w tym wielkim marszu, aby odkryć prawdę o miłosierdziu, bo przecież przeżywaliśmy te dni pod tym wyzwaniem miłosierni jak Ojciec. I cokolwiek byśmy chcieli powiedzieć o tych wydarzeniach natury tej światowej, ogólnopolskiej czy naszej diecezjalnej, to na pewno to wszystko było taką wzajemną wymianą darów. Tych, którzy przygotowali te dni na każdym szczeblu i tych, którzy przyjechali do Polski, aby odkryć również to, co jest piękne w naszej kulturze, obyczajach i w religijności. I jestem przekonany, że otrzymaliśmy więcej niż mogliśmy dać. A dzięki Światowym Dniom Młodzieży po świecie rozeszła się ta jedna z piękniejszych informacji, że Polska jest normalnym, szlachetnym, pięknym krajem, gotowym do wielkich wyzwań i za to Panu Bogu dziękujemy. Księże biskupie, wiemy, że diecezja kielecka przez cały rok przygotowała
wiele wydarzeń religijnych, ale też społecznych, związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży, ale nie tylko. Wiemy, że ksiądz biskup pielgrzymował podczas pierwszej pielgrzymki kieleckiej na Jasną Górę. Wiemy, że było wiele wydarzeń związanych z tym rokiem Bożego Miłosierdzia. Które wydarzenie ksiądz biskup mógłby zaliczyć jako takie wydarzenie jedno z ważniejszych? Oczywiście pielgrzymka pierwsza dla wielu osób, uczestników, a była to 35. pielgrzymka, była bardzo ważnym wydarzeniem. Miałem szczęście wziąć udział, modlić się, słuchać wielu osób w ich przeżyciach duchowych, pragnieniach, również i w oczekiwaniach tych skierowanych i pod moim adresem, i pod adresem naszych kapłanów. I jeśli popatrzy się na całą paletę tych wydarzeń, to trzeba też dostrzec ten wzrost tego miłosierdzia, chociażby w uczynkach, miłosierdzia co do duszy i ciała, ponieważ wiele osób modliło się wzajemnie. Nasza diecezjalna Caritas otworzyła kilka punktów nowych domów, nowych wyzwań różnej natury, tak jak pozwalają na to środki własne i te, które się pozyskuje na tę działalność. I myślę, że święty rok miłosierdzia w jakiś sposób uczulił nas na siebie we wzajemnych relacjach, a równocześnie pozwolił nam też patrzeć szeroko na Kościół w wymiarach tych powszechnych. Miała miejsce też kwietniowa pielgrzymka kleryków do Rzymu, gdzie mogłem poinformować Ojca Świętego o naszej obecności, z czego się bardzo też ucieszył. Pięknym wydarzeniem, bardzo pięknym, była nasza pielgrzymka też do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. I te wszystkie spotkania, które wspólnie gromadziły nas w diecezji kieleckiej, zarówno w Kościele Miłosierdzia Bożego w Pińczowie, czy w diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach. Proszę nam, księże biskupie, powiedzieć w tym założeniu właśnie nowego roku duszpasterskiego: idźcie i głoście. Jakie wypływa dla nas zobowiązanie, dla wierzących, dla ochrzczonych, aby dalej kontynuować tę myśl? Myśl chrztu, znaczenie chrztu i właśnie odniesienie się do tego wielkiego wydarzenia. Patrząc z perspektywy minionego czasu i realizacji programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, kiedy w ubiegłym roku zwracaliśmy uwagę na nowe życie w Chrystusie, które rodzi się z konsekracji chrzcielnej, warto sobie uświadomić, że nie podejmiemy tegorocznego wyzwania idźcie i głoście, jeśli nie zrozumieliśmy tego, do czego byliśmy zaproszeni w ubiegłym roku. Bo tylko człowiek wewnętrznie przemieniony, ubogacony i żyjący Chrystusem będzie zdolny do tego, aby być solą ziemi i światłem świata. Kościół nie jest posłany do składania obietnic, ale do głoszenia Ewangelii, do wprowadzania ludzi w tę przestrzeń Bożego życia, które zaczyna się przede wszystkim w każdym ludzkim sercu. I to, co Bóg ofiaruje człowiekowi na chrzcie świętym, to jest ten przeogromny kapitał, który jeśli nie zostanie zdynamizowany i pomnożony ewangelicznie, tak jak talenty, będzie skarbem ukrytym. I już miałem okazję mówić, że głoszenie Ewangelii, to nasze pójście, nie dokona się na mocy jakichś dekretów biskupich i zarządzeń. To musi być moją osobistą inicjatywą w myśl tej prawdy. Kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie może go zatrzymać dla siebie. I tę prawdę można przeżyć w rodzinie, kiedy rodzice ewangelizują i dzieci stają się owocem, są owocem tej ewangelizacji. To dokona się w parafii, przez postawę kapłana, przez głoszenie Bożego Słowa.
Potem poznają, żeście uczniami moimi, jeśli się będziecie wzajemnie miłowali. I nie można głosić Ewangelii bez miłości. To można powiedzieć jedno z ostatnich zdań Jezusa skierowane do apostołów przed wniebowstąpieniem: idźcie i głoście. Myślę, że jest bliskie sercu księdza biskupa, bo sam przez wiele lat był na misjach, ale pewnie niebawem będzie ukazywać się w nauczaniu tak dość trudne pojęcie, księże biskupie, ad intra i ad extra. Że mógłby ksiądz biskup wyjaśnić nam znaczenie właśnie ewangelizacji. Oczywiście w nakazie misyjnym, jaki odczytujemy chociażby w 28 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, Pan Jezus mówi: idźcie i głoście, udzielajcie chrztu, głoście Ewangelię, czyńcie moimi uczniami. Więc nie ogranicza horyzontu działalności misyjnej Kościoła, ale właśnie ten dar Ewangelii, czyli dar Jezusa, jest darem dla wszystkich. Wielki misjonarz naszych czasów, Ojciec Święty Jan Paweł II, potwierdził niejako tę prawdę, uświadamiając nam, że każda kultura jest godna Ewangelii. A więc Ewangelii jest godny każdy człowiek. Natomiast to wyjście na zewnątrz, ono się nie dokona, jeśli Chrystus nie będzie obecny w moim sercu, jeśli ja sam nie będę żył Chrystusem, w myśl prostej zasady. Kto nie ma, ten nie może dać. I osobiste przeżycie naszej przyjaźni z Chrystusem, nasza nie tylko nawet religijność, ale nasza głęboka wiara powinna stać się darem dla innych. To jest to przesłanie Ojca Świętego z encykliki Redemptoris Missio. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana. I przekazywanie wiary jest też poniekąd tym znakiem jej dojrzałości i zaangażowania w to codzienne głoszenie Ewangelii na różne sposoby. Niekoniecznie słowami, ale przykładem i tym życiem, które nasycone jest miłością, a miłość, jak mówiła święta Teresa z Awila, zawsze daje się rozpoznać. Rok 2016-2017 Episkopat Polski ogłosił rokiem świętego brata Alberta. Wiemy, że ksiądz biskup często odnosi posługę miłosierdzia wobec ubogich, cierpiących, wobec tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy, wskazując na świętych i błogosławionych. Jakie przesłanie dla nas, wierzących w Polsce, ma święty brat Albert? Myślę, że postać jest dość powszechnie znana przez publikacje i chociażby przez utwór Brat naszego Boga, a przy okazji setnej rocznicy jego śmierci warto jakby na nowo odkryć tę postać, bo to, co jest urzekające w osobie świętego brata Alberta, to przede wszystkim, że był zdolny poprzez nędzę bliźniego też odkryć samego siebie w relacji do Pana Boga, żeby podjąć to wyzwanie posługi ubogim i cierpiącym na przełomie XIX i XX wieku, w zupełnie innej rzeczywistości Polski, tej rozbiorowej, niż to, co my dziś przeżywamy. Jednocześnie, myśląc o bracie Albercie, trzeba mieć świadomość, że Pan Jezus w swoim boskim przekazie, boskiego nauczyciela, mówił nam, że ubogich zawsze będziecie mieć u siebie. I potrzeba też pewnie naszej wrażliwości, żeby odkryć też te przestrzenie ludzkiej nędzy, nie tylko materialnej, ale tej duchowej, która wkrada się w życie naszej społeczności, w życie wielu osób, czasem bardzo nam bliskich. Z tego powodu boleje matka, z tego powodu boleje ojciec. Duszpasterz nie znajduje odpowiedzi, co ma być właściwą propozycją, aby właśnie nie porzucać Chrystusa. I
Wydaje się, że świat jakby ulegał troszkę takiej histerii, że Pan Jezus wszystkim przeszkadza. I byłem zdziwiony, kiedy jeden z dzienników francuskich na okładce zamieścił tytuł "Na pomoc Jezus, Jezus powraca". Tam, gdzie nie ma Jezusa, to już świat przerobił swoją historię. Na wschodzie czy na zachodzie była tylko nędza, wojny i cierpienie. I potrzeba nam, tak jak brat Albert, wprowadzić Jezusa w tę przestrzeń ludzkiej nędzy, a Pan Jezus jest tym, który uzdrawia człowieka i relacje międzyludzkie. I wtedy jest więcej rąk do pomocy, do pracy, do zrozumienia. I rzeczywiście wtedy ta caritas staje się zaczynem lepszego życia, nawet się ośmielę powiedzieć, lepszego świata, który jest wokół nas. Wiemy, że prężnie działa caritas kielecka na terenie naszej diecezji. Wiele ośrodków, domów, pomocy. Wiemy również, że przy drzwiach księdza biskupa też wielu bezdomnych otrzymuje pomoc. Również w wielu naszych parafiach, wspólnotach, ruchach ta pomoc jest realizowana. Czy ksiądz biskup, czy jakie ksiądz biskup chciałby ożywić struktury, można powiedzieć, w naszej diecezji, które pomagają ubogim cierpiącym w tym roku, szczególnym roku świętego brata Alberta? Struktury zawsze są rzeczywistością zimną. Ciepły może być tylko człowiek i ludzkie serce, i im więcej będzie wrażliwości w naszym życiu, tym więcej będziemy mogli pomóc. Oczywiście, korzystając z pewnej analogii, jak kiedyś Ojciec Święty mówił, że papieskie dzieła misyjne są taką jego długą ręką, aby pomóc misjonarzom na całym świecie, to caritas diecezjalna jest taką długą ręką biskupa, aby właśnie pomóc potrzebującym nie tylko w przestrzeni miasta i gdzie jest dom biskupa, ale również w tych nawet najmniejszych miejscowościach, kiedy caritas prowadzi tak różnorodną działalność od domów opieki społecznej, poprzez warsztaty terapii zajęciowej, poprzez ośrodki zdrowia, i to wszystko humanizuje też świat cierpienia, a on zawsze istniał. Pytanie jest też, na ile potrafimy tak się wewnętrznie przemienić, żeby wspomóc caritas, żeby zadbać też o tych, którzy są wokół nas, aby nie odsyłać ich tylko do pomocy społecznej. A miłość naprawdę może dużo zmienić, żeby nie nadużywać tego słowa, ale kiedy go rozumiemy, tak jak mówi święty Paweł, to naprawdę rodzi to owoce nie tylko w tej przestrzeni działalności caritas jako instytucji, ale również i w przestrzeni tych osobistych naszych relacji, bo czasem wystarczy dobre słowo, gest, pomoc sąsiedzka. A nie wyobrażam sobie, żeby dzieci zapominały o swoich rodzicach, bo było to znakiem naprawdę braku już jakiejkolwiek nadziei na poprawę losu tych osób, które tej pomocy potrzebują. Księże biskupie, myślę, że na koniec, tak jak Ojciec Święty, papież Jan Paweł II, pisząc swoje encykliki, i obecnie papież Franciszek, ofiarował to wszystko Matce Bożej, myślę, że warto również zapytać dziś odnośnie zbliżającej się setnej rocznicy objawie Matki Bożej Fatimie. Jakie znaczenie ma Maryja w życiu księdza biskupa i co by ksiądz biskup chciał życzyć diecezjanom, również nam, osobom duchownym, na rozpoczęcie właśnie tego roku duszpasterskiego? Idźcie i głość. Poniekąd rolę Maryi w naszym chrześcijańskim życiu rozumiemy tak, jak doświadczyliśmy macierzyńskiej miłości naszej kochanej mamy, jej bijącego ciepłego serca, ciepłych dłoni. I to moje osobiste też spojrzenie na Matkę Bożą wiąże się z pobożnością, jaka była w domu rodzinnym, mojej rodzinnej parafii. Przechodząc przez formację seminaryjną i kierując się też przez modlitwę ku Matce Bożej, przez różaniec, zawsze miałem tę świadomość, żeby jej przyzywać
jako Matkę Kościoła, wspomożycielkę wiernych i w ogóle kończąc modlitwy nawet te z kapłanami, zawsze staram się przywoływać tę obecność Matki Najświętszej. I w życiu kapłańskim i w naszej duchowości doskonale wiemy, kto żyje duchowością Maryjną, ten jest poniekąd bezpieczny na wielu szczeblach swojego kapłańskiego życia. Chodzi zarówno i o to czyste spojrzenie, obyczaje. I myślę, że wszystkim nam potrzeba tego maryjnego zawierzenia, bo kiedyś Jan Paweł II, kiedy ofiarował nam list apostolski Rosarium Virginis Mariae, o świętym różańcu, to napisał, że trzeba nam być w szkole Maryi, aby uczyć się Chrystusa. Ona nie zatrzymuje uwagi na sobie, ale prowadzi nas do Chrystusa, jak uczył święty Ludnik Maria Grignion de Montfort. Tą drogą szedł ojciec święty Jan Paweł II. Taki też jest sens pobożności maryjnej, bo objawienia Maryi nic nie zmieniają w depozycie wiary. To my to wszystko wiemy. Tylko nie o wszystkim pamiętamy. I czyńcie pokutę, módlcie się, to nie jest nowość ewangeliczna, tylko lekcja Maryi, tak jak to mówiła w Kanie Galilejskiej, uczyńcie wszystko, co mój syn wam powie. No niestety my wszystkiego nie czynimy i stąd potrzebny jest ten jej głos i myślę, że setna rocznica objawień fatimskich w jakiś sposób też pozwoli nam popatrzeć z ufnością w przyszłość, że dzięki Matce Najświętszej te nasze drogi się wyprostują, będą lepsze i bardziej godne imienia chrześcijanina. Rok duszpasterski 2016-2017 ksiądz biskup uroczyście zainaugurował w Bazylice Katedralnej w Kielcach, ale również te ostatnie dni były takim czasem wdzięczności za dwuletnią posługę księdza biskupa w naszej diecezji. Życzymy księdzu biskupowi, aby dalej rozpalał nasze serca miłością do Ojca Miłosiernego. Życzymy również tego, by Maryja była w życiu księdza biskupa tą przewodniczką, która będzie również i nas prowadzić do Jezusa Chrystusa. I życzymy wszelkich łask Bożych, przede wszystkim zdrowia i dużo sił na czas posługi księdza biskupa w diecezji kieleckiej. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo za dar życzeń. Polecam się modlitwie i pamiętam o Kościele Kieleckim, który jest piękny w osobach wiernych, w osobach konsekrowanych i w posłudze kapłańskiej. A tyle jest piękna w tym Kościele, ile jest tego piękna w każdym z nas. Szczęść Boże. Bóg zapłaci.